W ramach ciekawostek trochę więcej o tym wtrysku. Zasilanie benzyną jest realizowane przez układ D4S, który dysponuje 8 wtryskiwaczami. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta, otrzymujemy sygnały ostrzegawcze, ponieważ zmierzone lepkości są istotnie większe od deklaracji producenta. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja wygląda kiepsko. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Toyota Camry, rok produkcji 2019, silnik 2,5, całkowita moc silnikowo-elektryczna 220 koni mechanicznych, hybryda z instalacją LPG, przebieg 97 000 km. Wtrysk paliwa pośrednio bezpośredni, benzynowy układ zasilania D4S. W ramach ciekawostek trochę więcej o tym wtrysku. Zasilanie benzyną jest realizowane przez układ D4S, który dysponuje 8 wtryskiwaczami, po 2 na każdy cylinder. 4 wtryskiwacze są to wtryskiwacze 6-otworowe, dawkują paliwo bezpośrednio do komór spalania, a pozostałe 4 są zamontowane w kanałach dolotowych poszczególnych cylindrów, wtrysk pośredni. Jest to zatem system tak zwanego wtrysku dualnego, pośrednio-bezpośredniego, które zastosowano m.in. po to, by osiągnąć wymagania emisyjne zgodne z obowiązującymi normami. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi etap badań dla tego samochodu. Pierwszy test prezentowany był w odcinku numer 79. Inicjatorem tego eksperymentu jest Dariusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Dariusz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta za chwilę. Do samochodu zalany został olej Ravenol HDX w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie był stosowany żaden dodatek do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 11 600 km, 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, w tym etapie Dariusz nie płukał silnika naftą, jak to miało miejsce w poprzednim etapie. W ramach dodatkowych informacji Dariusz napisał tak: auto eksploatowane normalnie, olej kupowany w Intercars, sprawdzano oryginalność oleju, zdrapka na opakowaniu, olej jest oryginalny. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 65,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta, otrzymujemy sygnały ostrzegawcze, ponieważ zmierzone lepkości są istotnie większe od deklaracji producenta, różnica na poziomie 10%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 44,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 8,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 176. A to oznacza, że z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja wygląda kiepsko. W niższej temperaturze odnotowujemy ponad 30% spadek lepkości, w wyższej temperaturze 26% spadek. Wynik, który powinien zachęcać do poszukiwania źródła takiej zmiany. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test Motor Checkup, ale również o liczne inne bibuły, które ostatnio pojawiły się w laboratorium R2D. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Bazujemy głównie na teście od MCU Motor Checkup. I tutaj do podkreślenia są następujące sprawy. Zawartość zanieczyszczeń, wewnętrzny okrąg, stan bardzo dobry, ocena wysoka. Drugi okrąg, ogólna kondycja oleju, sytuacja analogiczna, stan bardzo dobry, ocena wysoka. Do odnotowania jest natomiast szeroki okrąg zewnętrzny za strefą rozpraszania, który może mieć źródło w zanieczyszczeniu odpowiedzialnym za redukcję lepkości. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni otrzymano bardzo kiepskie wyniki, bardzo niestandardowy wynik. Pomijając szczegóły, trudno nie zauważyć tej potężnej degradacji na wykresie w okolicach 1747. Szczerze mówiąc, to takiego zjazdu to dawno nie widziałem. I teraz jakie są opcje, co to może oznaczać? Opcja numer 1 to degradacja estrów, opcja numer 2 to degradacja modyfikatorów, opcja numer 3 zanieczyszczenie jakąś substancją, która zmieniła totalnie właściwości oleju. Wyświetlam jeszcze wspólny wykres dla widma różnicowego z dwóch badanych etapów. W ramach przypomnienia proponuję przywołać kilka kluczowych wniosków z poprzedniego etapu. W sposób szczególny interesuje mnie pasmo 1747, ponieważ dość mocno zaznaczona została degradacja estrów. Podsumowując, bazując na tych wynikach, stwierdzamy, że olej PMO Extreme po 5000 km cechuje się spadkiem lepkości w 40 stopniach Celsjusza w przedziale ostrzegawczym i jest to głównie wynikiem przedostawania się niespalonego paliwa do układu smarowania. Skutkuje to degradacją dodatków typu EPAW oraz wzrostem utlenienia oleju. Wszystko układa się w logiczną całość, ponieważ jedną z przyczyn wzrostu utleniania oleju jest przedostawanie się do oleju biokomponentów z paliw. Pozostałe parametry, które analizowano na podstawie widma w podczerwieni, wskazują, że olej mógłby jeszcze posłużyć przez kilka tysięcy kilometrów. Wydaje się, że w tym etapie uzyskano ponownie bardzo zbliżone wnioski, z tą różnicą, że wielkość tych zmian jest dużo większa. Kończąc, pozostaje do wyjaśnienia źródło takich zmian, czy to kwestia tego silnika, czy to kwestia tego oleju, czy to kwestia jeszcze innych czynników, które nie pojawiły się w tym materiale. W tego typu eksperymentach trzeba uzbrajać się w cierpliwość bardzo często. Czekamy do kolejnego eksperymentu z podobnym silnikiem olejem, żeby znaleźć odpowiedzi na postawione pytania. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty mają dla Was jakieś znaczenie. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!